Cześć, witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Divioner, a to jest gra Europa Universalis 4 i kontynuacja naszej rozgrywki z Imperium Słowian. Otóż udało mi się reaktywować tego save'a, udało mi się bezpiecznie powrócić. O kurde, udało nam się bezpiecznie powrócić do starej wersji gry. Och, już myślałem, że jednak się nie udało, ale jednak udało się. Troszeczkę tutaj mi musi odmulić. Tak więc udało się wrócić do wersji 1.14, w związku z czym jestem w stanie odpalić tego save'a z Imperium Słowian i pociągnąć już to dalej. Seria będzie tak długo, dopóki nas nie zjedzie zboostowana Macedonia z Bosfornem. Wszak póki co sytuacja jest taka, że nas... O kurde, otóż ma te improve relations. No nie, jakiś kurde bunt. Fuck. Dobra, wyślemy tutaj naszą 20. Zakładam, że nim oni dojdą, to już nam ogarną. Dobrze, że mamy tutaj sojusz z Sarmatami, z Budini. Kultura sarmacka, tak, ale religia jest różna. Bo są scytowie religion. Zaś my jesteśmy Słowiany. Imperium Słowian, synowie Peruna, twardzi jak stal. Nawet t-shirt taki posiadam, co prawda nie na sobie, ale w real posiadam takowy. Tak, co chciałem zobaczyć? A, chciałem wam pokazać religię. Slavic. Tutaj Suomenusko. To trzeba ich ogarnąć. Tutaj będziemy oczywiście głównie szli w kolonie. Chcemy skolonizować cały wschód. Tutaj już troszeczkę na pochybę Bospornowi. Zrobiłem tak, że ogarnąłem, odcięłem go troszeczkę od kolonizacji tych wschodnich prowincji. Tutaj są... O kurde, coś mi tu mocno naciekło. Tutaj są całkiem spore... całkiem dobre tereny do handlu. Spójrzcie, tu mamy ośrodki. Mamy centra właśnie. Centrum tutaj jest... Centrum Ruś. Tutaj mamy też Ruś w sumie. I tak. Spójrzmy sobie, jak to wygląda. Skandynawia, Germania, Sarmatia. Tu jest Sarmatia. To w sumie na Scytów też tak wołali. Kurde, serio? Dobra, tak, Sarmatia, tutaj głównie ona się składała z tych plemion z Scytów. No, mamy właśnie tutaj tych pobitych, tutaj nam już helenickie ścierwa weszły, z Grecji wpełzły. Tu sama Macedonia, ona chyba strasznie wykoksiła. Szkoda, że Imperium Rzymskiego nie ma. Oni by się z nimi tukli, bo oni tak samo wybustowani są jak ta Macedonia. My na razie tutaj zachowujemy dystans między nimi, chociaż tak już graniczymy bezpośrednio z Macedonią i z Bospornem, więc może być, że nasza przygoda się rychło skończy. Wszak chciałbym dłużej to pociągnąć. Tutaj miałem sojusz... o właśnie, nie mam sojuszu z Finami. Finowie są dość słabi, ja mógłbym z nimi sojusz. O kurde, luz, dobra, stracimy sobie te dukaty, bo w sumie mamy 1,6. Dobra, to teraz kolejnych Sumenunowsko. I tak, właśnie mamy tu jakieś misje. O floty to ja bym się raczej tutaj nie starał. Raczej może improve relation with Prusowi. To będzie raczej lepsza opcja, a ja chyba sobie zasłaniam twarz. Chyba będzie lepsza opcja polepszyć relacje z tym Pruzowi. I tak.
Ja to w sumie to bym ich chciał zaanektować. O, nie mogę, improve relation, bo ja mam tutaj powysyłanych różnych doradców. Stabilization, improvement. Z Finami. Finowie są dość słabi, ja bym ich tu całych zgarnął i przez Skandynawię wleciał tutaj w Germanię. Powiedzmy w Germanię, bo Germanów to w zasadzie to niespecjalnie oni i byli. No ale bym wleciał tutaj w tych, no, Galów, nie? Od tej strony i bym ich tu, o kurde, o ja! Dobrze, ja mam sojusz z Budini, z Sarmatami. Tutaj już mają nasze tereny, oczywiście, jest już. W większości mają, tak? Tutaj jeszcze sporo zostało do podbicia. Co tu mamy? Bo to jest chyba Głogów, mi się wydaje. Tak by wskazywało wszystko na to. Mam 552 rok. Zakładam, że Macedończycy już z muszkietami biegają. No i o, bo tutaj tak troszeczkę delikatnie to inaczej chyba działa. Ta modyfikacja jest dość stara, nikt tego nie upgrade'ował. W związku z powyższym, no zakładam, że jak będę miał tutaj 10, to moi też speak przeskoczą na muszkiety, co mi to się niespecjalnie podoba wizualnie, ale sam fakt, że gramy tutaj tymi plemionami słowiańskimi, jak najbardziej odpowiada. W związku z czym będziemy raczej przymykali oko na to, że tutaj są jakieś bronie inne niż powinny być w zasadzie. I tak coś czuję, że Macedonia na szybko pociśnie. Tutaj ci Venetti, oni myślę, że Nordic? A Norik, matko, to ja przeczytałem. Mówię, kurwa, skąd tutaj już ten? No to ma przecież skandynawska kultura. Ja bym tych Finów pocisnął, w sumie. Chciałbym ich pocisnąć. O, i znowu udało nam się nawrócić na jedyną prawdziwą naszą wiarę. Chociaż Sławianie byli tolerancyjni, jeśli chodzi o wyznanie, o wiarę. Więc tutaj tak dość sporo ludów tolerujemy. Właśnie, bo ja chciałem polepszyć te relacje z Pruzowi. Improve relation, wyślemy sobie naszego dyplomata. Stability for defense. Idziemy w ofensywę. Tak, to, tak jak już wspominałem, głównie będziemy zajmowali się kolonizowaniem tutaj tych prowincji. Niedługo nam tutaj zasiedlą. Chociaż to jest 15 na rok. Duzi. Łomatko, bo ja tutaj troszeczkę poszedłem już w idee kolonialne. O, tu dostaniemy kolejnego, o nie. O, to bardzo bym chciał. Bo tu nam zwiększasz 50%. To był zasięg kolonialny, czy to? No. O. Lidia. Military access. No dobra, damy im. Zakładam, że się będą tukli z Macedonią. O kurde, zakładam, że się zaraz będą tukli z Macedonią albo z czymś kolwiek innym. Oni nas, oni to chcą moich wszystkich prowincji tutaj pewnie. Kurde, dziadostwo, że też musiałem z nimi graniczyć. Ale no cóż, tak sytuacja jest, że z nimi jednak graniczę. Tu mi nie stać na żoła, matko. Nie stać mi na żadnego doradcę. 10% to podatków. To by była ta dobra opcja. Wszak muszę sprawdzić jedno, jak wyglądam tutaj, jeśli chodzi o postęp technologiczny. Chociaż mój postęp technologiczny w porównaniu do Macedonii to i tak jest słabo. Właśnie, bo oni mają 8, 10, 9 i zakładam, że idee wymaksowane. A ja nie mam idei wymaksowanych, mam 7, 9, 8. O matko, administrację jaką mam słabą, ale mam technologię wojskową dobrą i dyplomatyczną w sumie. A tutaj właśnie, to jest Macedonia. O kurde, Budini spadło w technologii. 7, 9, 8. Mam 5, 9, 8. Troszeczkę mi się popsuło. Tutaj Rugi też tak samo. Finowie się dość dobrze trzymają. O, Mariasz. Z Sarmatami. Ja bym się chciał dostać do Europy. Tu są dość bogate prowincje i ja bym może tych wandalów jakbym ogarnął, to może by tutaj się dało tych wandalów Słowian, nie Germanów, to jakbym ich ogarnął, to może i by dało się
jakoś wykoksić, jeśli chodzi o postęp technologiczny, bo w zasadzie to te prowincje wszystkie na wschodzie są biedne dość. Aż niektóre są w miarę pozytywnie. O właśnie, to jest wszystkie nie moje, tak? Manpower tam jest 1200, a mnie jest manpower. O, 1000 nawet się tu trafił jakiś. Siri. Okej, okay. Tutaj mamy jakieś połacie pustyń. Albo jakiś w ogóle. Dobra, cofniemy. Ale udało nam się. Tych nie udało nam się osiągnąć. To może jakim weźmiemy. Militar access, zobaczymy, może to nam troszeczkę poprawić stosunki dyplomatyczne, chyba niespecjalnie, no to poprawiło, ale zakładam, że jakbyśmy chcieli sojusz, to już tutaj nam wskoczy i to jak nam wskoczy. O, super, Swaruk nam dzisiaj dopomógł. Więc tak. O ja, możemy od nich ten transfer, ale tak, ja wiem, o, królewski mariaż, to też, mariaż też nam ogarnia ładnie. To właśnie chciałem im wasalizację, ale nie przyjmą tego. Weźmy sobie mariaż królewski, on nam zdecydowanie poprawi stosunki, właśnie wykonaliśmy questa tym oto sposobem. Wisulta zlikwidować z powierzchni mapy, o matko. Mają też ręce Boga, z tym, że mają niebieskie. Ale mają z kimś wojnę. Ale tak, jak ja ich tu chapnę, to będę jeszcze bliżej tych Macedończyków. O, masz, właśnie Macedonia ma wojnę z Trivial and Biepfi. Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale ich tu. O, właśnie biją już ich. Macedonii to by się przydało wojnę mieć ze wszystkimi tutaj na południu. Zaraz sobie sprawdzimy, ile to tutaj, jak tu stoją, jak państwa, kurde, co ja chciałem, jak tu państwa stoją w wojsku. Kto ma najlepszą armię? Najlepszą armię ma Macedonia, o kurde, Budini ma kolejną armię najlepszą. No i ja jestem później, na trzecim miejscu jesteśmy, więc to jest też jakiś sukces tutaj, nasz malutki, co prawda. Kurde, oni mają tak... ogarniętą technologicznie armię, że nasze wojsko to przy ich 30 to musielibyśmy się połączyć z drugi Vennetti, bo o kurde, Bospor też będzie przeciwko nam, ale mają mniejszą armię niż ja, więc jakby Bospor nie było w sojuszu z Macedonią, to z Budini może udałoby nam się ich ogarnąć. To by była ciekawa sprawa. Jakby tutaj jakiś taki mały zamęt wprowadzić w ich dyplomacji i sprowokować wojnę. Oddzielną wojnę Bospornu, chociaż pamiętam, ja tu wcześniej grałem, to zawsze po pewnym czasie się oni dołączali do wojny po stronie Bospornu, ale jakby ten sojusz zlikwidować, zerwać stosunki dyplomatyczne, to musielibyśmy na początku wygrać jakąś pierwszą poważną wojnę z Macedonią, aby zażądać od nich zerwania wszystkich relacji z tym oto gównianym państwem, jakim jest Bospor. Ale że oni mają mniejszą armię od mojej, to ja się bardzo cieszę. Budini dobrze, że tutaj idzie w stronę zachodu. To będzie silny sojusznik i zakładam, że później to będzie bardzo ciężki rywal. O ile nam się uda przetrwać... Tambow. Tutaj gdzieś jest na wschodzie ten Tambow. Ale czy... O właśnie, tu jest. A, to jest wsi. Właśnie, o właśnie, możemy mi tych CRCS pobił, skoro Bospor i tak już ze mną graniczy, a ja mam w sumie większą armię od nich, to może się tak na mnie nie połaszą, no, tak szybko się nie połaszą. Chociaż tak, oni, Macedonia, kurczę, trzeba byłoby zaryzykować, wciągnąć się w sojusz z Subei, czy to jest w ogóle możliwe? Ogarnąć sojusz z Subei, bo ja bym ich zaangażował do wojny przeciwko właśnie Macedonii, to była bardzo dobra opcja. Ci mnie i tak lubią, co prawda mamy odmienną religię, ale nasze działania tutaj są dość wiążące, w związku z czym nasze relacje są dobre. Słowian i Sarmatów, no w sumie to było
jakby nie patrzeć, Sarmaci i Słowianie to jedno i to samo. Po prostu Scytowie mieszkający na terenach Słowian, to w Sarmaci to kultura była, a nie ludy. Ale to później wykorzystali oczywiście w Rzeczpospolitej, żeby tym oto, że wszyscy mieszkając tutaj, wszystkie te plemiona słowiańskie tutaj to byli Sarmaci, bo to był taki właśnie bodziec, gdzie łączyli się wszyscy z całej Rzeczpospolitej i z Rusi i z Polski pod właśnie hasłem, że są Sarmatami, czyli pomimo tych wszystkich różnic religijnych, kulturowych, to właśnie wiązali się tym oto, że są Sarmatami, to było takie ich właśnie wiążące, to tak właśnie trochę wykorzystali. Minus 20 Horde Unity 10 tradycji, o kurde, Horde Unity, gdzie ty mamy właśnie coś takiego, to nie to, to stracimy 10, albo nie, no stabilność to sobie nie mogę pozwolić, sorki. Bo nie mam. Właśnie mam 0. Jest. Nie jest dobrze, ale jest. Nie jest też aż tak krytycznie. No i kurde, Macedonia wygrała w tej wojnie. I wcieli się troszeczkę tutaj w PFI. Kurde. No, ta sytuacja mnie się nie podoba. No, Afirisi. Oni by może i by byli. Oni może by byli skłonni podpisać ze mną jakieś sojusze. Venetti 44. Alliance. Co byśmy tu. Mamy zbyt dużo dyplomatycznych relacji. No, wszak mamy. Też by pasowało, by to zmienić. Mamy coś właśnie z nimi, Sambowie. Ja bym ich anektował, ale nie są moimi wasalami, więc trzeba byłoby to jakoś ogarnąć, żeby oni jednak byli moimi wasalami, żeby mógłbym ich zanektować. Co prawda jeszcze nie wiem jak. Tak zrywać sojusz i wszystko po kolei, to mi się jest niespecjalnie na rękę. As long as there is some left for me. O, super. Okej. Co ja tu mogę? Fabryka wyczyszczenia to też niespecjalnie. Tutaj. No jest dużo plusów, ale też są potężne minusy. O kurde. 10. Dobra, już niech stracę. Fuck. Co tu mamy? Ale to nam troszeczkę chyba przychodzi. Właśnie, Bundini ładnie tutaj ogarnia zachód. I też bym chciał się tam wcisnąć. Może jednak wypowiem wojnę tym Finom i przez Skandynawię ogarnę tutaj sobie wylecę na rugi, bo oni tak w sumie mnie nie lubią, chyba. Ale mają rywali, mają tych, którzy. No na razie zostawimy tamtego dyplomatę. O, już akces zerwali. Tak, dobrze przeczytałem. W sumie nie przeczytałem, domyśliłem się, że zrywają. I tak, sojusz nie chcą. Co byśmy tu mogli? Chance between, okej. No, jesteśmy w sojuszu z Budini, ale Budini są tutaj mocniejsi od nich, zakładam. Następnie mamy zbyt dużo oczywiście relacji dyplomatycznych, no i nie mamy, mamy inną, odmienną religię. Ale ci Subejby nam się przydali, oni mają dość dużo prowincji, zakładam, że wojska też mają niesłabe. Ja to sobie zapiszę, bo... kurde, coś mi się kamerka zwiesiła chyba podczas sejwowania, ale mam nadzieję, że to będzie widać, że mi się to nagrywa. Łamatko! O kurde, jakiego stracha miałem, że już browara wyleję. Matko, jak się wystraszyłem. Raz sobie wylałem, jeszcze mi się kufel potukał, jaki byłem rozpaczony. Save 41. Okej. Ale w sumie z mojej strony to by było właśnie na tyle. Jeśli chodzi o kolejny odcinek z serii Imperium Słowian i Imperium Słowian Synowie Peruna. I kontynuacja, bo tu już jest reaktywacja, oficjalnie informuję was o tym oto odcinkiem, że seria ze Słowian będzie dopóki mnie nie podbiją.
No i raczej dopóki nie będę planował innej serii z Europa Universalis 4 już na tej nowszych wersjach, bo w zasadzie to nie chce mi się tak cofać specjalnie, więc ja tu będę no niestety nagrywał na zapas i sobie to składował, bo jeżeli przyjdzie mi przeskoczyć na nowszą wersję, to już będę miał jakiś zapas odcinków nagranych. Jeżeli się wam ten odcinek podobał, no to oczywiście zachęcam do lajkowania i komentowania, oczywiście wszelkie porady, bo w Europa Universalis 4 to ja jestem graczem na 240 godzin. Uważam, że jest to zbyt mało, żeby być tutaj dobrym graczem. Co prawda w Stellaris mam więcej, tam już mam prawie 500 godzin. Troszeczkę więcej. W sumie trzymajcie się i strzała.